Każdy z nas ma w sobie pewien gen odkrywcy i zdobywcy. Natomiast na Ziemi odkryliśmy już wszystkie kontynenty, za to kosmos cały czas stoi przed nami otworem. Nazywam się Rusław Jaworski, jestem szefem sekcji robotyki kosmicznej w firmie Jump Space. W chwili obecnej rozwijamy technologie robotyczne na potrzeby przyszłej europejskiej misji księżycowej, tak zwanej ESA Moon Village, czy międzynarodowej misji Herakles. Dążymy do tego, żeby za kilka lat elementy naszych łazików były częścią codziennych europejskich operacji na Księżycu. Przygotowujemy się do tej misji m.in. przeprowadzając testy terenowe w specjalnej kopalni odkrywkowej, gdzie na bieżąco rejestrujemy dane, sprawdzamy i wprowadzamy poprawki, ulepszenia i zastanawiamy się, co jeszcze możemy zmienić w naszym systemie. W tym przypadku bez naprawdę mobilnego komputera nasza praca zajęłaby dużo, dużo więcej czasu. Kiedyś do lotu na Księżyc wystarczyło zaledwie 612 kB RAM. Natomiast dzisiaj bez ultrawydajnych komputerów możemy tylko pomarzyć o naszych planach dotyczących eksploracji kosmosu. Coraz więcej wiemy na temat tego, jak będzie wyglądała przyszła europejska misja księżycowa. Wybrane technologie i elementy z naszych łazików znajdą się na przyszłym europejskim łaziku księżycowym. Natomiast my sami krok po kroku pracujemy nad przeprojektowaniem naszych łazików, które mamy obecnie tutaj w PIAP, po to, żeby stworzyć jeden, który w pełni będzie spełniał wszystkie wymagania i mógłby zostać wysłany w przyszłości podczas europejskiej misji księżycowej jako jeden z łazików do eksploracji Księżyca. Niemożliwe to nie jest słowo, które figuruje w naszym języku. Generalnie mówi się sky is the limit, natomiast w przemyśle kosmicznym mówimy sky is not the limit. Niemożliwe, nie istnieje.